Widział. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witam bardzo. Witam. Dzisiaj nie, na szczęście nie jestem sam. Wiem, że to jest duży atut, ale jest pierwszy raz w historii moich transmisji. Mamy transmisję wyjazdową w terenie. I nie jest to byle jaki teren, bo znajdujemy się gdzie? W stolicy polskiej miedzi. Tak. W Lubinie. Nie jest to Legnica niestety. W każdym razie tak. Tu na zaproszenie kolegi Kaspra Nowaka wstawiłem się. W związku z tutaj rozmowami dotyczącymi Fundacji Konkrety, którego kolega Kasper jest skromnym prezesem. Skromnym prezesem. Wprawdzie skromnym, ale bardzo inteligentnym, nie ukrywajmy tego. A dziękuję ci bardzo. O, wiesz, 200 potem nie płacisz. Wszystko by się zacząć. Tak. I w związku z tym pojawiłem się gościnnie w Lubinie. U tego młodego, ciutkę młodszego człowieka ode mnie, który tylko ma... kilka miesięcy. Tak. On tylko tak młodo wygląda, bo wiecie. Który tutaj bardzo... występuje z bardzo ciekawą inicjatywą. I dzisiaj, właśnie, dzisiaj będzie poważnie. Ja cię przepraszam, bo jeżeli ma być poważnie, to ja muszę jedno zdanie tylko najpierw, bo ty się wstawiłeś, a mi się już ręce trzęsą, także może ja już odłożę. No ale jak się mówiliśmy? Mówiliśmy się, że nie będę tego trzymał. Ale mieliśmy tam tego pomocnika zawołać, żeby tam coś trzymał za głową, ale coś poszedł na papierosa. Bo tu byli też wiele osób, nie tylko ja byłem, tu cały stół był, że tak, o zaraz pokażę. Ale stół pokażesz? Tak, pokażę stół. Bardzo fajny lokal. Był pełny. Ile było osób? Z 20? Około, nie? No myślę, że gdzieś tak. Tak. I były rozmowy na temat przyszłości fundacji i działań, które tu pan prezes chce wdrożyć. Może powiesz parę słów. Ale tak poważnie, bo... Poważnie. Tak, mamy, tak. Mamy w zamyśle kilka projektów. Wszystkie będą się kumulować po to, żeby na koniec tych kilka małych projektów, powiedzmy jakiś show dla dzieci, jakieś zbiórki i tego typu eventy, mówiąc językiem młodzieżowym. Tutaj na ciebie patrzę. Okej. Okay. I dzięki temu, że zorganizujemy kilka takich małych imprez towarzyszących, czy takich no małych na początku, a potem zakończymy to jedną wielką, co to jest za kropka, a nie, to masz brudny monitor, dobra, przepraszam. Tak, potem jedną dużą, zamkniemy to, właśnie, dziękuję. Jedną dużą imprezą, którą chcemy zorganizować, duży bal dobroczynny na 100 par, a może na więcej. Nie, no, przynajmniej chcesz to tak zrobić. 300. Znaczy, ja się wtrącę. Generalnie powiedzmy tak, twoja fundacja generalnie zajmuje się, jak wiemy, organizowaniem różnych rzeczy, tak? To, co mówiłeś, pomaganiem koncepty, ludziom, tak, to zbiórki pieniędzy, zbiórki jakichś miśków, na przykład dla dzieciaków, też tutaj się należą pozdrowienia dla Lubińskiego Centrum Charytatywnego. Nie wiem, nie jestem dobry w lubińskich centrach. Lubińskie Centrum Wolontariatu. O, dokładnie. Z którym też w zeszłym roku mieliśmy, nieskromnie powiem, ogromną przyjemność współpracować przy okazji zbiórki miśków i później redystrybucji tych misiów dla dzieciaków z okazji Dnia Dziecka. To taki bardzo fajny event, organizowaliśmy już koncert charytatywny dla naszego przyjaciela, który miał tam takie losowe zdarzenie i niestety nie może już spełnić swoich pasji, a świetnie wymiata na wiośle, więc gra na gitarze w tu lokalnych zespołach, a potem się niestety pochorował, no ale taką fajną akcję też dla niego zorganizowaliśmy. Można. No i dużo małych. Uczniowie ze szkół średnich się zgłaszali, żeby jakieś zbiórki organizować dla domów dziecka. Także tego typu inicjatywy robimy krok po kroku, małymi kroczkami. No i przyjdzie czas niebawem, myślę, że to będzie, no myślę, końcówka, jak się okazuje, przyszłego roku. Czyli myślę, że za rok będziemy mogli pochwalić się zorganizowaniem dużego balu charytatywnego. Nieskromnie celujemy w powtórzenie sukcesu Rafała Dudkiewicza z Wrocławia. No i nieskromnie. Moim zdaniem, znając siebie i
i twoje podejście do wielu spraw. No, pan Rafał Dudkiewicz naprawdę, pomimo jego zasług, nie ma się z tym równać. Także... Broń Boże. No, tak... ja wiem, znamy się nie od dziś, masz potencjał. Tak. Także... Potencjał mają wszyscy ludzie, którzy się tu dzisiaj spotkali. O właśnie. I to jest bardzo fajne, bo było no, z różnych, że tak powiem, branż, bo i sportowcy, i górnicy w jednej osobie. No, nie, no bo... Natomiast tak, w sumie w tym wypadku akurat w jednej osobie też, no ale i przedsiębiorcy, i wolontariusze, i był kuglarz z nami, który też zapowiedział, że się bardzo gorąco włączy. Animatorzy imprez. Także to... Był Wojtek jeszcze. A, i Wojtek był jeszcze. Znaczy, nie wiemy dokładnie. Ale właśnie, gdzie jest kubek Wojtka, Grzegorzu? Bo no, ja nie rozumiem, jak może być live bez tego. Wiesz, dopóki płaci, to miałem ten kubek, ale na razie często płaci. On się tu dzisiaj przywiózł. Nie wiem, może przywiózł, ale nie ten. Przywiózł pusty kubek bez żadnej gotówki, to co będę tutaj pokazał? A to nie, no to dobra. Ty, ale to zobacz, widzisz, że nas 600 osób ogląda. 619, no. Rośnie. Rośnie. A nie, czekaj, bo to czas. Więcej niż sławny pan, który prowadził te live'y. Kilku prowadziło. Aha, to tak, ale... Ten... Żeby nie było, że wskazujemy na kogoś konkretnie, to chodzi o tego pana, dzięki któremu się poznaliśmy. Ale znaczy, nie będziemy wymieniać, że tak powiem, konkretnych nazw, ale możemy o tym porozmawiać. Nie, bo ten pan teraz startuje w wyborach, to żeby nie było, że prowadzimy mu kampanię. Tak, oczywiście nie, absolutnie, ale na temat tego naszych odczuć możemy chwilę powiedzieć. Ale jeszcze wracając do tego, dlaczego niezależny człowiek przyjeżdża, powiedzmy, taki jak ja, na co dzień wyśmiewając i drwiąc z różnych dziwnych rozwiązań i dziwnych, głupkowatych, że tak powiem, pomysłów celebrytów i polityków, przyjeżdża do gdzieś tam na koniec świata, nie, przepraszam, do Lublina, gdzie Żoniów jest na końcu świata, Lublin jest w centrum, pomyliłeś, Żoniów, mało kto wie, Lublin... Czyli z końca świata przyjeżdżam do Lublinia, nie, Lublina. Właśnie, uściślimy, bo to jest... Ja nie wiem, czy ja mogę akurat, bo jaką masz cenzurę tutaj, bo... No, ale przestajmy przeklinać, no to... Zacznijmy. Nie, bo to dlaczego nie mówi się w Lubiniu, tylko w Lubinie? No bo nie mówi się w Gówniu, tylko w Gównie. O, ale to akurat to abstrahując bardzo to dobrze, miasto. Naprawdę, proszę to sobie nagrać. I uważam, że powinniśmy to tutaj... Tą twoją frazę, to nie jest fraza, ale puszczaj w szkole. Koniecznie. Właśnie. No, to dzięki temu ludzie się nauczą, jak poprawnie odmieniać nazwy miejscowości. Może. Ja chociaż z niektórym mam problem również, więc zawsze jak gdzieś dzwonię z jakiegoś miasta i wiem, że nie umiem odmienić miejscowości, najpierw pytam, jak się odmienia, żebym tutaj fopanie popełnił. Tak dziwnie na mnie przez słuchawkę patrzą. No i dobrze, ale wracając, bo chciałem powiedzieć coś poważnie. I cały czas o tym mówimy poważnie, o tym spotkaniu. W każdym razie, pomimo tego, znaczy tak, to nabijanie się to jest jedna sprawa, nabijanie się, powiedzmy, obdzieranie tutaj ze wszelkich tapet różnych, ładnie otapetowanych różnych głupot. Też mimo wszystko spotykam się z ludźmi inteligentnymi, którzy coś robią sensownego. A na koniec jeszcze ze mną. Na koniec jeszcze z kolegą tym Kasprem. Czy jak mu tam właśnie, jak mu masz na imię? Kas. Od kasy. Krajowa Administracja Skarbowa, uważajcie. W każdym razie no, uważam, że no, wbrew temu też, co się mówi często w mediach, jest wielu ludzi, którzy robią coś sensownego. Tak zwanych zwykłych. No, niezależnych też czasami. Niezależnych, właśnie. I to nie, wśród niezależnych właśnie tych ludzi, którzy są niezależni, najwięcej jest takich, co robią najwięcej. Nie tylko dla siebie i dla swoich pieniędzy, ale też dlatego, żeby nie tylko było fajnie, ale też żeby było sensownie wokół. I nie zawsze, i najczęściej jakby bez pieniędzy, w sensie zarobkowych. I nie po to, żeby tak... na tym zarabiać, tylko po to, żeby pomagać innym ludziom, bo no, oczywiście wiadomo, żeby zarabiać, to się zakłada biznes i się sprzedaje różne rzeczy i na tym się robi pieniądze, ale są też sytuacje, w których trzeba no, poświęcić czas, energię wielu osób, ciężką pracę na pewno i wolontariuszy i ludzi zaangażowanych, wykorzystać te kontakty, nie po to, żeby
dla siebie zagarnąć pieniądze, tylko po to, żeby móc te pieniądze później przeznaczyć na wspaniałe cele, których, jak doskonale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, z dnia na dzień jest coraz więcej i to abstrahując od różnych sytuacji, po prostu ludzie popadają w różne tarapaty i trzeba po prostu pomagać. Tak, ale... Może się zdarzyć, że nas kiedyś, nie daj Bóg, spotka coś niedobrego i wtedy będziemy skazani na dobro innych ludzi. Dokładnie. I to jest twoje podejście do sprawy. Moje jest takie bardziej globalne. Chciałem powiedzieć tutaj tym wszystkim, którzy powtarzają przynajmniej Łopec, że sami Polacy są wszędzie, sami są durni i tylko myślą o własnym interesie. A nie, są tacy, proszę. A jest nas dużo. Tak, i właśnie, to są, jest tych ludzi dużo. I jeszcze poza tym, jaki jest plus według mnie tego działalności charytatywnej, społecznej i tak dalej. Nie tylko to, że się działa na czyjąś korzyść, ale ci ludzie naprawdę, którzy się spotykają w tych, spotykają na takich spotkaniach, ty powiedz mi, może spotykają się na takich, lepszy jest tych wszystkich słowniczkach. Biorą udział w spotkaniach. O, biorą, właśnie. Muszę do ciebie dzwonić przed każdym live. Potem brakuje. Uzupełnimy słowniczek. Dobra, uzupełnij mój słowniczek, bo ja skończyłem studia, prawdzie, ale widać, nic mi to nie dało. Żartuję oczywiście. W każdym razie. Czekaj, o czym ja mówiłem? O tych ludziach. O tych ludziach, którzy. Aha, chodzi o to, że spotykają się i tutaj no, to, co mówię, te wszystkie aspekty charytatywne, społeczne i tak dalej, to jest jakby najważniejsze, ale też rozmowa, poznawanie tych ludzi. Dzisiaj wielu ludzi nowych poznałem, całkowicie, których nigdy w życiu nie widziałem, a mam z nimi kontakt, rozmawiam z nimi na luzie i naprawdę widzę, że możemy razem wiele spraw zrobić i razem działać na różnej płaszczyźnie. Ja oczywiście najczęściej wymądrzając się i gadając, ale uważam, że też jest potrzebne, a ci ludzie naprawdę widzę, że widzę w nich otwartość, to co sobie cenię. Tak samo w tobie, coś od. Też jesteś otwarty, nie? Tak. Znaczy ja cię otworzyłem, bo mam ten klucz. I nie będę klucz francuski. Nie bo jest zamknięty, jak się poznaliśmy, nie? Znaczy nie, no ja jak poznaję nowych ludzi, to zawsze mam taką barierę. Natomiast to nie jest ta kwestia, że ja się staram szybko przełamać te bariery i otwierać i na luzie chodzić. Ale łatwiej ci, znaczy powiem ci tak, czasami nie ma barier. Czasami nie ma. Czasami się kogoś poznaje i od razu się wie, że idziemy do konia kraść. Tak. Ale przeważnie są to ludzie tacy, którzy naprawdę są otwarci. Tak, otwarci w sensie, że szczerzy, z dobrymi intencjami i z takimi ludźmi, jak ja się spotykam, to ja po prostu tak z tymi ludźmi, którzy dzisiaj byli. Od razu przy pierwszym zdaniu toczysz z nimi sensowną rozmowę. Tak w sensie na luzie. Bez spiny, bez stresu, nie? Znaczy ja wiem, że ty przy pierwszej rozmowie ze mną to byłeś bardzo spięty, zestresowany. Ja też chusteczkę ci pożyczałem, bo się podcinały jak tak, temu. Tak, jak Klamuskiem. A przepraszam. On kandyduje? Nie, chyba nie. O, ale gdzie on jest w ogóle? Wyjechał z tego dzikiego kraju, czy nie? Chyba nie. Nieważne, no. Także nie miałem nigdy prywatnych ani służbowych kontaktów, więc nie wiem, nie powiem, nie pomogę. To może nawet lepiej, że nie miałeś, bo... Czyli nie chodzisz po cmentarzach. Tak. Dobra. Nie, za cmentarz, zwłaszcza wieczorem, to jest trochę ten. To nie jest dobre miejsce na interesy. Nie, na interesy to jest najgorsze, tam można się pomodlić ewentualnie. Znaczy najlepiej tam pójść się pomodlić, także... Ale myślałem, powiem ci, że ci nasi koledzy, którzy tam właśnie na papierosa przyjdą coś powiedzieć też, ale oni się chyba boją pokazać. Ja mogę po nich ich zaprosić tu serdecznie, żeby powiedzieli. Nawet Wojtkowi Krzysztof. Ale powiedzmy na siebie, bo to się ci koledzy, powiem, że to są ci koledzy, którzy tu z nami jeszcze zostali, to są też poznani przez nas w tej samej organizacji, w której chcieliśmy działać dla dobra Polski, tak? Z której odeszliśmy w związku z różnymi niepowodzeniami tego, ale tego całego przedsięwzięcia, które było szczytne w sensie takim budowania jakichś pozytywnych postaw Polaków, ale nie wyszło. Czy powiedzmy sobie szczerze, że brakowało jednego lidera u góry na szczycie, który by twardą ręką to trzymał. Trzeba było mówić, to bym został tym liderem. No ale nie wiem, czy zauważyłeś, w trakcie naszej pracy dla tej organizacji kreowaliśmy cię na lidera, który... Znaczy, no, w pewnym momencie nawet zacząłeś być tym liderem.
No, znaczy nie, nie, to znaczy tak. Wszedłeś na piedestał. Nie, nie wyszedłem na piedestał. Zagalopowałeś się. Na piedestale. Pozyskałeś poparcie lider nie ludzi. Ma być na piedestale. Lider ma lider powinien siedzieć rozmawiać z ludźmi. Lider powinien siedzieć w budce suflera i tylko podpowiadać. No, także to nie, to takim samym liderem byłem jak i ty. Ale w każdej takiej organizacji ludzie, którzy tworzą taką organizację, zarządzają nią, podstawową sprawą jest umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozmowy z nim. Co mówiłeś, możesz powtórzyć? Rozmowy z nim i jakiegoś takiego pozytywnego nastawienia do tych ludzi. Bez tego przy rządach autorytarnych, rządy autorytarne to tylko pan prezes może zastosować, bo on ma dużą wadę wielu lat. Ma dużo lat doświadczenia, a w nowych organizacjach trzeba umieć słuchać i rozmawiać z ludźmi. Trzeba się pochłonić nad tym, co ci ludzie robią. Bo nie są tylko. Przepraszam, ja to razem ten program, więc mogę więcej mówić. Trzeba się zagłębić w to, czy ci ludzie coś robią, czy nie, a nie tylko być przekonanym, że musimy rządzić jak w kamaszach. Wojsko. Tak, jak się coś nie podoba, to pod mur. Tak, i nie wypaliło to, nie, ale czy my jesteśmy załamani z tego powodu? Nie, my się bardzo cieszymy i tu słowa dziękczynne się należą nawet, bo gdyby nie to, nie byłoby dzisiaj nas tutaj razem. Tak. Nie poznalibyśmy wielu wartościowych osób, z którymi. I ja bym jeszcze nie posłał następnych tych wartościowych, z którymi ty mnie zapoznałeś. Dokładnie. Bardzo ładne dziewczyny. Teraz czekam na rewanż, to znaczy ja przyjadę do ciebie i ty poznasz mnie ze swoimi wartościami. Będę, jasne. Będzie ciężko. Kogo tam? Nas jest, trochę jest taka zasada, że jeżeli chcesz zaprosić Obamę na kolację, to wystarczy ci właściwie 7 telefonów. To znaczy ty masz kontakt do swoich znajomych, wśród nich jest na pewno ktoś, kto ma kontakt do jeszcze kogoś innego, kogo ty nie znasz i tym tropem idąc wystarczy 7 połączeń, żeby zaprosić każdego na świecie. Ale ty nie uważasz, że właśnie pozytywem tego, że ten projekt nie wypalił, to jest to, że tak poznaliśmy wielu ludzi, to jedna sprawa, ale dzięki temu, że ten projekt nie wypalił, to ja teraz poznaję jeszcze więcej ludzi. Bo jakby on wypalił, to byśmy się zamknęli w tamtej. Byliśmy zamknięci w tamtej grupie. A teraz każdy z nas powstaje następny, tak? To, co jest dzisiaj przykład. Ja poznałem też wielu. Cały czas do mnie piszecie. Wysyłacie mi tu wiadomości różne. Jeszcze Krzysztofowi Hamelcowi nie odpowiedziałem na 1000 pytań, które mi zadał, ale już niedługo poświęcę mu tutaj za 20 minut i wszystko powiem. Bo też byś mi pomógł, on takie trudne pytania zadaje. Krzysiek, bo naprawdę. Czekaj, nie w tą stronę, bo to dobry palec pokazujesz. Dobry palec pokazujesz? Tak, oczywiście. Dobra, także chyba nie będziemy przedłużać, ale przynajmniej kolegów mieliśmy zawołać. No, ja proszę, skoczę po nich szybko. Żeby powiedzieli parę słów. Przepraszam Państwa na chwilę. A, nie idzie. Co on tam w ogóle opowiada, ten człowiek? Dajcie. Nie wiem, do kogo ja pojechałem. No, przecież tego nikt nie zrozumie. W każdym razie warto jest czasami ruszyć w Polskę i porozmawiać z ludźmi. Takimi. Proszę. Tu są koledzy, którzy się z nami byli. Dzień dobry. To ja tylko powiem pokrótce, że Piotra też poznaliśmy w tej samej organizacji, której Kaspra. Tak, to prawda. I dzięki temu. Dzięki. Poznaliśmy. Tak, i to jest duży plus tego i dalej razem tak. Funkcjonujemy. Trzeba patrzeć zawsze na to, co jest pozytywne, a nie co negatywne. Tak, Piotr Szopiński. Tak. Jest, tak. I nie, Piotr Szopiński bardzo nie lubi inicjałów MC, a tu jest jeszcze kolego. Się wstydzi. Kolego, nie wstydź się, pokaż. Tak, jest jeszcze taki ale kolega. Ja musiałbym chodź, jakoś mieć. Proszę, ustawię miejsca. Tak, chodź, wejdź na czoło. Musimy. Ale Wojtek, czy u ciebie, czy u was w Szczelinie nie ma kulturalnego studia telewizyjnego? Czy musisz od razu nam rozmawiać? Dzień dobry. Tak. Znaczy, Wojtek, chcieliśmy, żebyś się pokazał i przywitał. Nie mamy dużo czasu antenowego na to, żebyś o swoje życie rozpowiadał. Bardzo nam przykro. W każdym razie poznaliśmy się w tej samej organizacji, z tymi chłopcami, którzy odeszli już. Chłopcami. I razem tutaj Wojtek też przyjechał ze mną również.
na spotkanie do pana prezesa. Nie jest to pan prezes Jarosław wprawdzie, ale prawie następnym razem. Tak, już. Dziękuję bardzo. Już tak, dobrze. Tutaj musimy niestety logo opuszczać. Impreza się skończyła, państwo to szykują ten. Imprezę, tak. Także ja tutaj stanę. Tak. I bo ja z wami uwielbiam zdjęcia, także. Następnego, Wojtek, następnego live'a robimy u ciebie w Szczelinie. Szczelinie. Zapraszam. Tak. To jest Wojtek, to jest ten Wojtek od tego kubka, który miałem wtedy, kiedy dało mi 100 złotych. Teraz mi nie daje, więc nie mam. Dałem już kubek. Ale, już, ale kubek już 30 złotych, kolega. Wiem, że gorzej, że nie ma twojego kubka dzisiaj, co jest wygodne. Tak, dostaniesz nowy kubek, ładniejszy. Tak jest. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy. I ja dobrze. Bardzo dziękuję. I dziękujemy koledze Kasprowi. Za ja szczególnie. Tak jest. Do miłego. Tak jest. Nie będziemy się całować chyba, nie? Dobrze, że nie. Czekaj, ale zobacz, nie widać.